Jesus sent out Peter and John, instructing them, "Go and make preparation for us to meet the Passover." They asked him, "Where do you want us to make the preparations?" And he answered them, "When you go into the city, a man will meet you carrying a jar of water. Follow him into the house that he enters, and say to the master of the house, 'The teacher says to you, where is the guest room where I may eat the Passover with my disciples?' He will show you a large upper room that is furnished. Make the preparations there." Then they went off and found everything exactly as he told them. And there they prepared the Passover. Jezus posadził trawia na zlecenie. Idźcie i przygotujcie nam pastę, byśmy mogli ją spożyć. Oni go zapytali, gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im, oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący z bambowy. Idźcie za nim do domu, do którego wejdziecie i powiecie gospodarzowi. Nauczyciel pyta się, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć paskę z moimi uczniami? On wskaże wam salę dużą, usłaną. Tam przygotujecie. Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali paskę. Thank you.
indeed my son, this night is different from all other nights. For on this night, we celebrate the going forth of Israel from slavery into freedom and redemption, from a time of hardship to a time of blessing. Ta noc jest inna i najważniejsza. Tej nocy bowiem z radością świętujemy Paschę, przejście ludu Izraela z niewoli do wolności i zbawienia, z czasu uciemiężenia do czasu błogosławieństwa Bożego.